Hejka wszyscy! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry ja w The Sims 4. Jak widzicie, gramy sobie dzisiaj Bobem Pancakesem i jego córeczką. I jak też widzicie, Bob jest troszeczkę w innym miejscu, a mianowicie w swojej. Piekarni. Jest to przerobiony po prostu sklep jeden z których tam jest takie podstawowy, z tych podstawowych powiedzmy. No i na górze jest sobie urządzone mieszkanko Boba i Pameli i tak trzeba będzie otworzyć. Bob ogólnie rzucił pracę i to jest jakby jego jedyny zarobek i właśnie zrobił ciasto, które się wrzuci tutaj yy, do gablotki. Dobra. No to tak, teraz będzie trzeba poczekać na ludzi, będzie trzeba gadać z ludźmi, a Pamela sobie pójdzie do szkółki. Czy ona ma zrobioną pracę domową? To weź zrób jeszcze pracę domową, bo dopiero za dwie godziny tam będziesz szła. Ogólnie to póki nie ma za dużo klientów, to yy, tata może Ci pomóc z lekcjami, a jednak nie tutaj się wyłączy O, w ogóle się popsuło, świetnie. To, to ogólnie to granie tak jakby z tym, że tutaj jest sklep i w ogóle jest strasznie zbagowane. Ale no cóż, w sensie, że oni jakby mieszkają w tym sklepie. Ale no cóż, już sobie tak wymyśliłam, to tak zostanie. I w ogóle y, założyłam sobie, że tak to nazwę z Instagrama. I y, y, jeśli ktoś by chciał zobaczyć, y, jakich na przykład Taunisów mam tutaj w mieście, bo ja ogólnie między odcinkami gram Taunisami w z tego miasta bo jakby to jest jedyny save, na którym ostatnio gram tak dość często, w sensie cały czas tak naprawdę gram na tym save'ie. Yy, Boże, nie dodawaj tego do ulubionych. No więc yy, możecie sobie w opisie zobaczyć tego mojego Instagrama, takiego od Simsów i tam jest na razie jeden post, w sensie nie wiem, na dzień nagrywania tego jest tam jeden post, ale postaram się... Zrobić ich więcej, żeby było to jakoś ciekawe. Tak samo w opisie. Ogólnie macie filmik, jak grać turowo, jakby ktoś nie wiedział, i tam macie co trzeba ustawić i w ogóle. I w opisie macie jeszcze link do Pinteresta, gdzie macie wszystkie moje mody. Więc no, jakbyście chcieli, nie wiem, tutaj z modów takie krzesełko, albo ten stolik, mm, albo to lustro. Albo takie o, y, z ubrankami. I na przykład y, funkcjonalny wieszak na suche ciuchy. Więc możecie sobie coś takiego tam znaleźć. Na pewno. <grych> no, Pamela poszła, walnął piorun i wszyscy się zresetowali. ok to weź tutaj y, zachęcaj Lenę. Ona jest Lena? Nie pamiętam. Tak, Lenę do kupna. Może coś by sobie wybrała. I Powitaj może resztę klientów, bo ci się to zresetowało. Nie, mu tak nie wychodzi. O. I ogólnie to teraz wam jeszcze mogę pokazać, że mam też moda, który pozwala na podliczanie przy kasie. Co jest w ogóle prześwietne i podoba mi się strasznie, że Bob nie łazi z tym tabletem, tylko podlicza sobie normalnie bałka przy Baoka. chyba tak się to powinno odmieniać. Przy Kasie, więc jest to świetne. Bob tutaj sobie może od razu wyczyścić i tutaj to się. Usunie! Boże, jak blisko walnął ten piorun. Pioruny walą wszędzie i w ogóle.. ciekawie. Trochę głupio, że Bob jest samot yy, samotny, bo jakby to, że musi w sklepie gadać z ludźmi... Troszeczkę go wkurza i to, że musi czyścić. Ja czekam. Yy, w ogóle zapomniałam włączyć, bo ja sobie teraz grałam w studia u kilku rodzinek i zapomniałam włączyć, żeby się starzyli, star starzyli, więc <laughs> nie starzyli się teraz chwilkę, ale mam nadzieję, że to nie zrobi jakiejś dużej różnicy. Zapomniałam o czym mówiłam, bo mi się to przypomniało. A, dobra, już wiem. <laughs> Że y, Pamela musi się naprawdę szybko stać nastolatką, żeby mu tutaj pomagać. To wtedy on będzie po prostu sobie siedział y, w tej kuchni i robił wypieki różne. A ona będzie gadać z ludźmi i zachęcać ich do, do zakupu i w ogóle. Taki jest tutaj plan. O, pani się zdecydowała. Panią będę musiała przebrać, bo pani ma. Włosy takie bardziej dla kosmitów. Znowu gdzieś blisko walnęło. Przez to, że on jest spięty, ludzie nie chcą kupować, bo zaczyna ich wyzywać. No, bez sensu. O, kupiła coś droższego niż 15 simoleonów. No bo to na przykład... A nie widzę, ile to może kosztować. Trochę słabo. Jak on tam z tym zmęczeniem? To powiedzmy, że tak do godziny... 17 będzie otwarte, później coś porobi, żeby jakby uzupełnić tutaj rzeczy i nie wiem, spędzi sobie troszeczkę czasu z córką, coś się wymyśli. A i ogólnie zagramy tutaj dwa dni, bo grałam tutaj już dwa dni wcześniej, dlatego no, to jest jakby ogarnięte. No, a ta przyszła i od razu się w ogóle zdecydowała, co chce. 56 zarobił świetnie. To usuń znak później. Chyba ogólnie babeczki idą za najwięcej, tak mi się wydaje. No, jeszcze Erik przyszedł. to powita, Erika. Oj. I przyszła jeszcze, kurde, dużo ludzi do ciebie przyłazi, których ogarniam, yy, ale podliczyłbyś może Lenę, bo w końcu się zdecydowała, w końcu przestałeś na nią krzyczeć i przestaliście się nie lubić i się zdecydowała, więc ją podlicz proszę. Osiem simoleonów, świetnie po prostu. No, ale zawsze coś. Mm, ogólnie jakie są te? Na razie nic ciekawego. Zainteresowany klient, klienci będą dłużej przyglądać dali towary w sklepie zanim zdecydują się wyjść A to tak średnio mm, nie szybkie podliczanie poważny klient wchodzący do sklepu klient będą mieli większą ochotę żeby coś kupić o to jest spoko pewna sprzedaż też pewno sprytny sprzedawca natychmiastowe uzupełnianie zasobów no aktualnie to nie chcę natychmiastowo uzupełniać zasobów bo on sobie to jakby sam wszystko uzupełnia ale kiedyś to się może przydać. I Erikowi byś y, rozmawiał o czymś tam. O i ten pan jeszcze ma blisko, no to. No ale nie możesz go jakby zagadać do rzeczy związane ze sklepem, ok? No i kurde, poszły minusy. Ty się nie odzywaj do tych ludzi i coś pogotuj sobie. To ci wychodzi, nie wiem, upiecz, to jest najdroższe. bo ty mało umiesz jeszcze to cokolwiek. Oj, 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 to jednak czekaj chwilę. Podliczysz tego pana. I. Weźmiesz się, yy, nie sprzątnij, a z powrotem się weźmiesz zapieczenie. O, poprawiła ocenę Pomela. Mm, to chodź tu, przenieście się tutaj. Ej, zburzaj się, boisz. <gryw> Jaki krzyk w ogóle. Weź sobie, skorzystaj i pooglądaj telewizję. O, 25 simolonów Bogactwo. Myślę w ogóle, czy robić Bobowi drugi związek. W sensie nawet mam pomysł z kim i to by. Pasowało, żeby był połączony sklep. Jezu, jak blisko! Popieprzyło ich. Jezu, jak ja się przestraszyłam. Mogę sobie to wziąć. Przejmij na własność. O, pog. Zarobił więcej z jakiś kamyk. No i to trzeba zamienić. No to już nie zarobił więcej. Ale no ogólnie zarobił więcej z jakiś kamyk niż za ten, niż za ten. Cały dzień chyba pracy w sklepie Nie skorzystałaś? Przecież ja ci kazałam skorzystać Co za dzieciok A zrobiłeś już to? O, zrobiłeś chlebek Okej, okay, może komuś się chlebek spodoba Na sprzedaż Dobra, bo już jest 16.30 To można zamknąć Prawie dwie stówy zarobił Jej Poogarniaj trochę w tym sklepie swoim W tej swojej piekarni No będziesz musiał przejść tam na dół znowu Sorry I y, jeszcze byś sobie tej skorzystał na dole od razu i od razu na dole sobie zjadł. A Pamela zrobi lekcję, też sobie weźmie jakieś resztki i będzie sobie oglądać telewizję, przepraszam, za messengera. No i miał pogotować, żeby było coś w sklepie. I kurde, nie pogotuje, bo ten, bo jest spadnięty. Dobra, Pamela, może nie śpi jeszcze. Czy ty masz zrobione? Nie, możesz sobie uzyskać sobie dodatkowe zaliczenie na przykład. To sprzątniesz, bo ja bym chciała, żebyś ty miała odpowiedzialność w bitom. Ale Bob, ty miałeś zjeść. Proszę cię, zjeść, bo jeszcze mi z głodu umrzesz czy coś. Wolałabym mnie. A mała zaraz. Pogadałaby sobie z nim, ale no na razie chyba tak średnio, żeby z nim gadała. O, jeszcze A, bo w ogóle nie tego nie o tym nie wspomniałam, ale yy, Bob ma wzięty kredyt 25 tysięcy na to, żeby w ogóle mógł kupić ten sklep sobie. Będzie musiał... Nie dość, że opłacać rachunki za działkę, jakby na której mieszkają, to jeszcze spłacać raty za kredyt i w ogóle. Ano, z kasą u niego jest cienko, bo że jest 22, a oni poszli już spać oboje. Dobra, na chwilę możecie wstać, bo ja wiem jak to się skończy po prostu. Yy, że mi się obudzą strasznie rano i nie będę miała co z nimi zrobić, bo znowu późno pójdę spać i sobie obejrzy coś, o, a ty sobie możesz właśnie pogadać z tatusiem troszeczkę. Ooooo, Jakie słodkie! Ale słodziaczki. Ojojoj. Aha, i się zresetowali w ogóle świetnie. Dobra, bo jest już druga, to ty idź spać. I jak wstaniesz, to upieczesz babeczki. O, możesz tutaj wypieki robić. Jakieś bułeczki i. Znaczy, te wypieki to w ogóle się nie opłaca robić, bo to tak tanio schodzi, że o boże. Ale no, jakieś babeczki możesz porobić, jak wstaniesz. Masz zaraz szkołę, to wstaniesz i pewno od razu pójdziesz do szkoły, no właśnie. No i ty ta. idź do pracy, że tak powiem. No jakby nie patrzeć i idzie do pracy, bo jednak to robienie wypieków jego i w ogóle to jest praca. Tylko jeżeli on codziennie będzie zarabiał po te niecałe dwie stówy ze sklepu, a płaci codziennie pięć stówek y, tego 5 stówek za. Boże, nie umiem się wysłowić. 5 stówek za kredyt. To tak troszeczkę słabo w sensie. Może nie wyrobić troszeczkę, ale mam nadzieję, że jakoś da sobie radę. Okej, okay, umyte. No to możesz zrobić jeszcze. To pięć się jakoś ogarną. Mam nadzieję, sami się zdecydują. Ty jesteś głodny, jesteś głodny i brudny. Co ty idziesz? Aha, lody zrobisz. Okej, okay, to zrobisz i ten, akurat będzie co wystawić jeszcze, bo weźmiesz sobie coś jakieś do zjedzenia z lodówki. Zrobiłeś te lody? Aha, okej, okay, chyba w końcu nie zrobił tych lodów. Dobra, przynajmniej możesz ich powitać, zobaczymy co z tego wyjdzie. Może nie zaczniesz od razu być jakoś bardzo spięty, żeby na nich krzyczeć? O, pan się zdecydował. Dobra, to zostaw to wszystko co robisz, podlicz go i poczyścisz tutaj... Jak to się nazywa? To są jakieś... Tak te półki po prostu. Nazwijmy to półki. No i tego pana też musisz podliczyć. No nie gadaj teraz z Oliwią, proszę cię. Tylko rusz tyłek podliczać klientów, bo ten jest już wkurzony. U, 43 zarobił na jednym kliencie. Jest dobrze. Tego też podliczysz? Dobra. To pousuwaj znaki. Z tą panią możesz się przywitać. Zjeść sobie to do końca. Pani to ogólnie ciekawa jest taka. W sensie kojarzę ją, bo oczywiście ją przebierałam. Tak jak większość taunisów. No oprócz tej pani. Z tego co widzę, ale no to tak kojarzę tutaj większość ludzi, już podpowiadać na pytania. No myśl przywitać tą panią ogólnie. O, siwe dziecko, to jednak nie witaj. Już podlicz kolejną panią. O, Pamela wróciła ze szkółki i tej pani kupiła coś. Pamela, chodź tu. Potrzebujesz. Oj, oj, z tobą jest strasznie. Weź sobie szybki prysznic. Weź sobie coś na szybko. Ty musisz tutaj podliczyć moje. I co ty jeszcze? Yy, jedzonko i oglądać coś w telewizji musisz. Na się nie musisz, ale no fajnie by było. I później możesz zrobić pracę domową. I Bob podliczy Oliwie. I jest fajnie, ale przecież już za co? Coś tu się zbagowało, jednak moje ry... O, policz proszę, ale nie miałeś tam. A, boże! Czy ty możesz się uspokoić, Bob? No, po podliczysz tam moje czy ona się zbagowała? Aha, zbagowała się, bo ją podliczył i nie dostaliśmy pieniędzy. To świetnie. Aha, dobra, nie, Mojera jest zbagowana, to zamykamy sklep. Uj, już lepiej. Już trzy stówki zarobił prawie. Tylko, że poszło sporo towaru, więc teraz fajnie by było, jakby on po prostu się umył. Idź sobie pod prysznic i będziesz robił bebeczki, bo chyba to się najbardziej opłaca. Ale, no, oczywiście też coś tam popieczesz. Bo jednak fajnie by było, jakbyś robił dużo różnych rzeczy. Chociaż na tym też mogę kliknąć, że rób wypieki. Porób coś i jakieś lody jeszcze. A już nie mogę, już mam pełną kolejkę. Ty sobie... O, ciepło wam. Nie dawałam tutaj termostatu? Wydało mi się, że dawałam. No to jeszcze termostatik trzeba dokupić. A, to nie może mała tego ustawić. No to Bob później jeszcze ustawi na chłodniej. A ty miałaś. No przecież masz jedzonko. Weź sobie to jedz. No bo by się akurat zainspirował, więc będzie tam sobie wbijał szybciej jakieś punkciki czy coś. No, Eliza. Mm, nie, pewno pójdę jeszcze po tej rodzince pograć Elizą I po prostu. No jakby ona sobie może. Chociaż ona miała takie średnio. W sensie średnio miała ją obchodzić, Pamela. Więc tak myślę, że chyba nie zaprosi. O, możesz nakryć w ogóle do stołu, to będzie urocze. To nakryj do stołu. Bądź słodkim dzieckiem. W sensie takim grzecznym dzieckiem, czy coś. Powiedz w ogóle dalej młodym dorosłym. To w sensie tak jakoś czuję, jakby on był starszy, ale nie jest i trochę mi z tym dziwnie. O, szósty poziom umysłowych. A jakie ty masz jeszcze poziomy? Jaką Ty masz w ogóle aspirację łobuziaka. jeszcze powiedz, że jesteś na pierwszym poziomie. No, po prostu świetnie. Mm, czy tutaj jest... Domek, o jest nawet, tylko ty musisz się rozbawić do tego Chyba programy dziecięce rozbawiają dzieciaki Możesz sobie pooglądać Ty już skończyłeś tam... Nie skończyłeś, zrobiłeś tylko te jedne Nie podoba mi się to, masz za mało towaru tutaj Aha, czyli co się stało? Zupełnie surowce w maszynie, ok. No i co, rób wypieki jeszcze jakieś Różne Ogólnie to tutaj co potrzeba? A jakieś owoce trzeba mieć. Trochę słabo, bo nie posiada takich rzeczy. I raczej jakby średnio mi się widzi, żeby on robił ogródek i w ogóle. I do pameli mi to też nie pasuje, więc raczej po prostu niektórych rzeczy nie będę mogła zrobić. Okej, okay, czy ty się rozbawisz od tego? Jakbyście mieli wannę, to bym jej kazała. To bym jej kazała w kąpiel z bąbelkami. A możesz tu? Ćwicz przemowę, podnieś się na duchu. A oglądaj. Nie wiem, czy ta e-booka kliknęłam, to raczej się nie rozbawi od tego. Ale, nie wiem, przeglądaj strony internetowe przyjazne dzieciom. Może to zadziała. Dobra, i już ma pełne półeczki, powiedzmy. Mm, więc teraz tak, weź sobie jakieś reszteczki. A nie, musisz coś ugotować, okej? Okay? To ugotuj jakieś jedzonko, takie bardziej tutaj do jedzenia, a nie słodycze do piekarni. Co to w ogóle jest? Ona nie ma być wam... Dlaczego przeglądanie... Stron internetowych przyjaznych dzieciom to od razu jest kuźwa strony o wampirach, co jest? Ja podziękuję, ja nie chcę tutaj mieć wampirów. Wampiry długo żyją i nudzi mi się szybko granie wampirami, bo nie wiem, bym ich musiała uśmiercać albo coś. A i ty będziesz korzystać z tabletem w łapie, okej? Okay. No i co, no jej nie rozbawię. A ja bym chciała, żeby ona skończyła tą aspirację czy coś, co... 2 dni będzie nastolatką, świetnie w ogóle. No i no jest pobudzona, dobra, idź spać, bo też pójdzie spać. I yy, już rano, jakby będziemy u rodzinki Richards, czyli u Elizy. I u Gavina. I u ich kota, który nie pamiętam, jak się nazywa. Już jesteśmy u Elizy i u Gawina i u kotka łatka. Już, już wiem, jaki jest kotek. Kotek jest łatek. Ojoj, kotka trzeba do weterynarza zabrać. Mm, I oni ogólnie mają przyszykowany już pokój pod dzieciaka. I ja myślałam, że Eliza jest w ciąży, ale ona chyba nie jest w ciąży. No nie jest. Co tam? A bo dobra, bo jest, że Aktualna liczba dzieci, jeden, ale zapomniałam, że przecież ona jest mamą Pameli. Dlatego tak. Dobra, czy Gawin będzie szedł dzisiaj do pracy? Mm, tak, i potrzebuje umiejętności literackich, dobra. To posadzi się go przed komputerem i niech sobie ćwiczy umiejętności literackie. Ona tutaj robi coś na grillu, to później dokończy to, co on tutaj zaczął. No to była pojedyncza porcja. Dobra, to później sobie po prostu weźmiesz resztki. Aha, chcesz randomowo sobie taką nakryć do stołu, nie no, spoko. Boże, ci to kot zrobił mokre. Mm, dobra, ty dzisiaj nie masz pracy, ty ogólnie nie masz pracy. Gdzie jest łatek? Łatek jest tutaj. Łatek robi do kłodetki. grzaczy no kotek. Yy, zabierzesz go do weterynarza. Boże, ale że wy macie tylko 5000 tysięcy simoleonu, a ta chce mieć duży dom, no to będzie ciężkie troszeczkę. No, a pytanie, czy weterynarz będzie otwarty tylko? Mm, ogólnie, jakby ktoś nie wiedział, bo było odcinek rodziny Delgato, ale no, prawa wygląda tak, że klinika już nie jest rodziny Delgato, bo musieli wyremontować górę, ponieważ jest tam zdecydowanie za dużo simów. Tak w skrócie. <grych> a ja mogę tu budować w ogóle? Dobra, to mam plan. Bo nie ma tutaj ogólnie tego, żeby kupować dla zwierzaczków przysmaki i takie różne rzeczy. To można byłoby zrobić coś takiego. Tylko, żeby to było niebieskie może, bo bardziej pasuje. Ten, czy to będzie uzu... O, jest uzupełnione. Dobra, kup. I teraz tak. No tu jest na zdrowie. To kup tego z pięć może. I łatek będzie miał, bo o, widzę, że z nim źle. A pani Gabriela Ziemba może się zająć koteczkiem? Czy pani Gabriela Ziemba się zbogowała? Boże, oni tysiąc za tantiem zarabiają. Aczkolwiek ten y, Gunter Mancz y, zarabia ponad 2000, więc a ty jest ćwiczyć umiejętności literackie. Dobra, pani się definitywnie zbagowała, to mogło być przez to, że weszłam do trybu kupowania. O, i yy, ten, Salim przyszedł ze swoim kotkiem. Hej, kotku. Dobra, czy ta pani może się zająć kotkiem? Zajmiesz ty się kotkiem? No, podeszłaś do niego. O! Coś się dzieje. Ale co będziesz tak stała z tym kotem i myślała, co masz zrobić? Jak ją zresetuję, to będę musiała jeszcze raz to robić. O, tutaj też jest burza w ogóle. Jakieś burzowe to lato. Dobra, robimy to jeszcze raz. Albo po prostu daj smakołyk i daj mu żarcie. I... Kot już powinien być zdrowy, a ty wracaj do domu, bo coś się definitywnie zbagowało. Dobra, już tutaj łatek z Elizą wrócili. Co Eliza by mogła porobić? Ten w końcu nie nakrył do stołu, nie wiem, zrób sobie to nakrycie. To jakby nie ma za dużego sensu, bo to i tak tobie nic nie daje, ale okej. Okay. Może troszeczkę w domu posprzątasz. Wytrzyj i co tutaj jeszcze? A to sama wytrzesz Możesz zrobić pranie na przykład. co ty cię w ogóle robiłeś? A ty kupek jesteś mały. O, pobaw się z kotkiem. Boże, czy kot znowu jest chory? Dlaczego ty masz wszy? Dobra, dostaniesz drugiego przez. <laughs> Jazu, nie lubię, jak te koty tak padają. Daj mu smakowulka drugiego jeszcze. Aha, wyładuj i przenieś do suszarki. Czyli tam było pranie. No to trochę popsułam. No, czy te pchły mogą mu zniknąć? A nie mogę go wziąć i że wywal chorobę. No, nie mogę mu wywalić choroby. Płopota jakaś straszna. Dostał już dwa smakułyki. Yy, czekaj, zanim będziesz suszyć ubrania, wyczyść, a potem wysuszyć. Czekamy też Gabin wróci i może się postarają o to dziecko w końcu. On chyba teraz awans jeszcze dodatkowo dostanie. Tak mi się wydaje przynajmniej. O, już w ogóle będzie dorosły. No i. No dobra, awansu nie będzie, ale no, mogliby się postarać o bachorka. I będziemy tutaj grać, dopóki Eliza nie urodzi. I albo to będzie krótszy odcinek po prostu, albo jeszcze pójdziemy sobie do munczów, tych takich tych głównych, zobaczyć, co tam u nich. W sensie tam zagrałam sobie dwa dni po prostu byśmy dokończyli tam granie. I tyle. O Jezu, czemu po brudziłaś kibel. Dobra, i wrócił. To ten, tak na odstresowanie możecie się postarać dziecko. Co tutaj w ogóle tak mokro? Dobra, później to wytrzesz. I od razu zrobisz sobie test ciążowy. A Gawin by wstał, korzystał, kąpał się i wziął resztki i nie wiem, co tam jeszcze. I dał jedzonku kotu, bo widzę, że nie ma. O! I jest w ciąży. Mam nadzieję, że to będzie jeden berbet. Możesz sobie jakąś książkę... A, Boże, nie. Scenariusze pisze tam. Pisze Gunter. On musi coś innego, na przykład fantazy. O, ma jakieś odczucie, co tam? Podziw. No, fajnie, zarabia pieniądze na ciebie, tak na dobrą sprawę. Korci, żeby zobaczyć, co to będzie, bo muszę się przygotować, zmienię już troszeczkę. Ale no, okej. Okay. nie zobaczę, powstrzymam się. On nie miał zjeść, czemu w nie zjadłeś? Na ile u was w ogóle rachunki wychodzą? A tak znośnie. 4000. No, spokojnie można zarobić na to w jedną turę, bo no, Gabi nie dojrze, chodzi do pracy, to jeszcze dostaje. Ponad tysiąc codziennie. O no, pójście spanko to dobry pomysł, bo widzę, że padasz. Ty też trochę padasz, ale to wydaj jeszcze książeczkę i dopiero pójdziesz spać. A bo Gawin ma już dzisiaj urodziny, czy on ma dzisiaj pracę? Ma. No to po pracy sobie zdmuchnie świeczuszki. No i tanti Miki przyszły. Kitku sobie śpi. Ojoj, Kitku. Jak ja lubię Kitku. Alice? Dobra, to wybij sobie. Ona już yy, przeżywała nie jeden poród, więc może coś doradzi Elizie. Znaczy Liza też już przeżyła jeden poród. No dobra, to co powiedziałam teraz bo głupie, że doradzi. Aczkolwiek, a nie, oni mają termostat, tylko oczywiście go tak ukryłam, że go nie zauważyłam. Płodniej poproszę. O, zachęć do sprawdzenia, jak dziecko kopie i tam podziel się w ogóle wielkimi wieściami i poplotkuj sobie o czymś. I no, pogadaj sobie troszeczkę z Alice. Gawin, ty byś ruszył w dupę, bo... Zaraz będziesz pewno szedł do pracy, z tego co widziałam, no, więc zdążysz się ogarnąć troszeczkę, a Eliza ogólnie to byś się może przebrała. Oczywiście teraz ci nie kliknę. Czemu w ogóle nie słyszę jak ona... czy ja mam wyciszone? <laughs> mam głosy przecież. Boże, bo jestem po prostu fajtłapą. Założyłam tą słuchawkę, która mi średnio działa i ją czasem wyłącza. I się dziwię, że nie słyszę dźwięku, no. O, teraz słyszę, jak gadają. No, na akurat skończył brać prysznic i biegnie do pracy. no brawo musisz zarobić na Bahora. i na swoją żonę. No dobra, nie wiem, co Eliza może porobić? Przychwalaj się mieniem. Możesz coś takiego? To raczej nie będzie w przyjaznych, ale... Narzekaj na wielkość telewizora. Hmm, hmm czy ona... Boże, jak to jest brzydko zrobione, jak się nie lubię, jak to jest tak zrobione. Będę musiała przerobić ten salon. Nakrzycz na kota, on niszczy twoje mienie. Tak nie wolno. A czy ty możesz na niego... O, masz. Nakrzycz na kota. Nie, nie wolno niszczyć mienia pani. Mm, I ogólnie to garderoba, zmień strój. Jaki ty masz na ciepło? No okej, okay, może być sukieneczka. Kłaczek sprzątni jeszcze może. A, <grym> Alice sprzątnęła ci kłaczek sprzed nosa. O, będzie wymiotowanko. W ostatniej chwili się rozmyśliła. A, mogę wysuszyć ubrania i wyładować pranie i odłożyć. Okej, okay. najwyżej będą narzekać, że brunne albo coś. To nie moja wina, że... Gra stwierdziła, że nie oszuka. O, dobra, Alice sobie wyszła. O jeju, najgorzej. Zatrudnił złotą rączkę. Dobra, może byś podała jakąś kolacyjkę? Na przykład spaghetti. Znowu ten dźwięk przykry. O co chodzi? Czemu on się dzieje? Jakby było to w jednym z ostatnich odcinków. Nie pamiętam, chyba w ostatnim. Taki dźwięk też i... O co z nim chodzi? Czy ktoś mi to może wytłumaczyć? Nie wiem, jak materialista traci pieniądze, albo jak ona się teraz chora zrobiła, to tego może? Nie wiem, ale wiem, że będziesz pić sok pomarańczowy, bo mi się nigdy nie chce kupować lekarstw. Ojej, ona jest spięta, bo potrzebuje nowej rzeczy. Dobra, to co nowego by mogła, bym mogła jej załatwić? Na przykład wywalenie tego wszystkiego. A czy ja mam jakiś lepszy telewizor od tego? Bo ja wiem, że mam telewizory z modów, jakieś fajne. To jest ten. Mogę jej na przykład zakrzywiany, ale nie, one są, ten jest za duży, ale ten zakrzywiony? Kora tak narzeka. Zakrzywiony telewizor. Głupiutko to troszeczkę wygląda w tym yy, salonie, który jest taki lekko starodawny, ale okej, okay. weź sobie tam podziwiaj nową rzecz, a potem sobie skorzystasz i wytrzesz kałużę. O! Przyniósł awans, gabin. No i fajnie. Potrzebujesz zabawy. No to słuchaj, masz nowy telewizor. Oglądaj film. A, Eliza. Eliza jest troszeczkę śpiąca. O, pomalować byś chciała. No to jest spoko plan. Nie wiem, surrealistyczny przykład obraz namaluj. No i szósty poziom malowania wbiła przy okazji. A, czego ty teraz potrzebujesz? Poziomu logiki. O, to możecie sobie razem pograć w szachy na przykład. No, ona już się spać chyba kładła. O, no, poród się w ogóle zaczął. Dobra, plan jest taki, że... Jedziesz do szpitala i ja jadę z tobą. I zabierzemy gawina. No, kozak, jakiś obiekt w ogóle został usunięty ze szpitala, w którym byłam może ze dwa razy Katariną. No dobra, no to teraz czekamy, aż dziecioczek się urodzi. No i oczywiście pani duch. Katariny już tutaj nie ma, bo przecież zwolniła się z pracy ostatnio. O, szybko poszło. Pff, w ogóle facet co był na studiach i teraz jest lekarzem. Ale to dobra. fajnie, żeby mi się to wyświeciło. Dziewczynka, ojeju, to moja Eliza ma dwie córki. Dobra, to pozwólcie, że idę szukać dla niej imienia. Okej, okay, yy, po dłuższych zastanowieniach stwierdzam, że będzie to Karen. Co? Gramie nienawidzi. Okej, okay, to szukam drugiego imienia. Dobra, będzie Karen, będzie Sandra. Ta gramię. Co jest? Jakim cudem w ogóle? Ja naprawdę nic nie przestawiałam. Dos nic nie ruszałam w jej ciąży. Dlaczego ta gra mi to robi? Nienawidzę tej gry. Nienawidzę jej całym po prostu swoim serduszkiem. Karen Sandra. I oto? Brzmi ok? Jakim cudem trojaczki? Ta gra mnie nienawidzi. Ta gra mnie nienawidzi. Po prostu mm, mam dość nienawidzi mnie nienawidzi, nienawidzi, nienawidzi. Jakim cudem trojaczki? Przecież nikt nie jest tutaj płodny ani nic. Przecież szansa na trojaczki powinna być minimalna. Ja nawet teraz nie mam ustawione, że najwięcej jest cztery dzieci w ciąży, tylko mam ustawione normalnie trójkę. Dlaczego ta gra mi to robi? Hmm. No to co? Mała Karen, mała Sandra i mały Otto mają taki pokoik. Chyba będzie albo remont. Hmm. Hmm, 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 hmm. Dobra, będzie remont. Mam pomysł na remont. No to już wiem, czy będę się zajmować pomiędzy odcinkami. O Boże, przeraża mnie to, że tutaj są trojaski. Yy, nie chcę wychodzić. Myślę, że chyba... Chociaż może pójdziemy jeszcze do tych manczów. Tylko tutaj poustawiam kołyseczki, żeby było ładnie. To tu będą kołyski dziewczyn. I jeszcze jedna kołyska no tu może być. I to będzie kołyska otto. Tak będzie mi chyba łatwiej ogarniać. W sensie nie, żeby otto był jakiś wykluczony, ale jakoś tak mi pasowało, żeby leżał oddzielnie. I z tego co tam zauważyłam w szpitalu, to przez chwilę jeden, jedno dziecko miało taki kolor skóry, jaki powinno mieć. Więc yy, to prawdopodobnie przez to, że mam niewidzialne kołyski, ale nie chcę ich odinstalowywać, już zostanie tak. Ojeju, dobra. Pokarm wszystkie dzieciaczki. Ogólnie no, remont zrobię po prostu na kiedy indziej. I że zagrałam tutaj tylko dwa dni, no to po prostu mm, jakby rezultat remontu mogę wam pokazać w kolejnym odcinku. Na chwilę sobie tutaj wejdziemy. Nawet nie wiem, czy będziemy grać, ale po prostu sobie wejdziemy tutaj na chwileczkę. Dobrze, nic sobie skorzystaj. Yy, Gavin, spłodziłeś tyle pachorów, więcej niż Bob zrobił Elizie. No świetnie, no Pamela, masz trójkę rodzeństwa. Hmm, a ja miałam takie, no nie będzie już więcej na razie dużych rodzin. Tu będzie jedno maksymalnie dziecko. I co? I urodziły się trojaczki. Ta gra mnie nienawidzi. Naprawdę. Jakby ja nie żartuję, ta gra mnie po prostu nienawidzi. Czy ty przez kota nie możesz przejść na karmić tego dziecka? Dziękuję, kot, że się odsunąłeś. Pogłaszcz jeszcze kota, bo. Już po prostu nie mogę. Byś jeszcze coś chciała zjeść. Jest trzecia w nocy, ale dobra, idź sobie jeść. I idź spać. Tego dzieciaka już ogarnie gawin jak sobie wbije ten poziom. No, Eliza i Łatek bardzo się przyjaźnią. Dobra, ruszaj tyłek do tego dziecka. No, wybijaj szósta. Chyba, że dogram tutaj turę do końca. Kiedy dzieciaki mają urodziny? No, od razu by miały urodziny. Hmm, czy... Ja chcę dogrywać tutaj turę do końca. Dobra, dogramy tutaj turę do końca po prostu. Już... Dzieciaki sobie urosną od razu. Dobra, Eliza, wstanie. Trzeba tej Sandrze zmienić pieluszkę. A, ojeju, zapomniałam o twoich urodzinach. Przepraszam, Gawin. No dobra, no cóż. No jesteś starszy. Gratuluję nowego członka rodziny. Świetnie. Dobra, wstań. Zostaw ten obraz, mimo że ci kazałam. Ogarniesz dwa dzieciaki. Chyba, chociaż tego chyba będzie trzeba przytulić. Bo przytulaj w ogóle wszystkie. I idź spać. Aha, trzeba. To już dzisiaj chyba nie zaśniesz. Tylko oni nie mają pieniędzy na remont, bo ja bym tutaj piętro ogólnie dobudowała jeszcze jedno i wtedy no to by chyba fajnie wyglądało. W sensie na przykład zrobić jeszcze jedno piętro dla dziewczyn. bo taki pokoik powiedzmy na piętrze. A to byłby pokój oto, Albo w ogóle zrobić każdemu dzieciakowi oddzielny pokój. Skoro Eliza chce być jakby panią na włościach, no to przydałoby się, żeby ten Tom był jednak wielki. rana nakarm to dziecko, bo ja nie wiem, co ono chce. No i kolejny zaczyna płakać. Mnie nienawidzą. Okej, okay, chyba też trzeba będzie nakarmić. No to teraz tak ogólnie przynajmniej Eliza ma wytłumaczenie, dlaczego nie ma pracy, bo musi siedzieć przy tych dzieciach i co chwila je przewijać. Co ci tu brudno? A to jest brudne. No wyczyść. Tam sobie wypij tą wodę, jak chcesz. Jasminder chce przyjść? Okej, okay, no ona to się za łeb złapie po prostu, jak zobaczy, ile tutaj jest bachorów. No ma jedno, to jej wystarczy. Tobie też by wystarczyło jedno, tylko no wymyśliłaś sobie. Co chcesz? Zdobądź umiejętności wychowawcze. Okej, okay, to słodko. Porób jakiejś interakcji z dziećmi. A potem tam było, że można w sieci ploruj. Na temat wychowania dzieci. Musisz się chyba troszeczkę poduczyć, skoro masz ich tyle. A Jasmine'er się zajmie kotem. A, dobra. Już to byłaby z tego, okej? Okay? To nie będziesz się już uczyć tych wychowawczych. Ale trzeba zmienić tę pieluszkę od to. A, Jasmine'er sobie poszła, czy weszła do domu? A, wyszła do domu. No to później sobie z nią pogadaj. A, możecie sobie w chmury popatrzeć. Na chwilę wyjdziesz z domu od dzieci. Może się nie zapłaczą. Dobra, nie iść. Bo już dwa płaczą. To już trzeba ogarnąć. Troszeczkę. No, przecież ona nawet nie podchodzi do tego dziecka. O co ci chodzi? No, jednak podchodzi. Dobra, Rosminder, proszę zostawić Bachorka. Tutaj mamusia się nim zajmie. No i co ty? Ty jesteś padnięta już po prostu. Dobra, zrób jakiś obiad może. No, już kolację. Pierogi z warzywami. Potrzebujesz rozrywki, to później sobie będziesz oglądać telewizję i może ci się uda nawet przespać chwilę. No będziesz musiała wyczyścić, bo zaraz ci będzie brudno. No i trzeba nakarmić Otto. I przytulić Otto, i przytulić y, Karen, i zmienić pieluszkę Sandrze, i przytulić Sandrę. Hmm, chociaż Gavin by się mógł zająć... No, Gawin się lepiej czuje, dobra, to on się zajmie dziećmi. To jest plan. Może na razie ich nakarm, a później ich poprzytulaj. Wszystkich. No i tobie mogę anulować wtedy kolejkę z dzieciaczkami. I sobie posiedzisz przed telewizorem, ale ogólnie to możesz też zjeść. I nie miałaś to wytrzeć. Tak ogólnie jeszcze przy okazji. Gdzież ja ci chyba mogę teraz... Trzeba sprzątania odpalić po prostu, żebyś posprzątała wszędzie, wszystko co ci przeszkadza po prostu. Czy ty już tam się doczłopalić do tego dziecka, czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie. Chodzi o przytulenie, czy chodzi o jedzenie? Jak chcę jeść, to nakarm dziecko. Drugi poziom umiejętności wychowawczych. Potem możesz ćwiczyć umiejętności literackie. No ta już padła. Ta już nie wyrabia po prostu. Tam sobie możesz skorzystać, dojeść pierogi po żonie. I iść spać. A, nie pójdziesz spać, jeszcze powiedz kotu, że no, 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 błagać o jedzenie i dopiero pójdziesz spać. O, to sama dziecko. Czy on cię obudził? To weź na krzycz na kota i nie spać. Okej, okay, mają urodziny. I mm, teraz pytanie. Czekamy, aż wyskoczą same. Mogłabym ich postarzyć przed szóstą i po prostu stąd wyjść i, i już skończyć i po prostu jeden dzień sobie dograć sama. No, bo będę musiała im ogarnić spanko. Dobra, to... Weź rusztyłek. Dobra. I Karen będzie żywym srebrem. Okej. Okay. Oj, jest po mamusi. Ma kolorek wosków. włosków. Okej. Okay. Sandra będzie ciekawa świata. I też ma po mamusi kolor włosków. Ciekawe, czy któreś będzie miało po tatusiu. No. I najmłodszy. Otto. to ma po tatusiu. Oj, jak słodko. To naprawdę urocze. W sensie także się... Oj, z aniołkiem. Okej. Okay. Jakby po mamusi są dziewczynki i to taki po tacie. Słodko, słodko. Jeszcze... Zobacz, zobaczymy w kasie jeszcze jak jest z y, oczkami. I jeszcze mnie ciekawi jedna z rzecz mm, o z tych smaków, okej. Okay. Mm, o, wy się wszyscy lubicie, dziewczyny się lubią. O w ogóle dziewczyny są tak mega, mega przyjaciółeczkami. O, jak słodko! Dobra, podoba mi się to. Dobrze. A więc tak, yy, Gawin ma ciemne oczy i w ogóle on ma piegi, a... I o, Eliza też ma piegi. To wszystkim dzieciaczkom jeszcze piegi ustawię. Dobra, a więc y, Karen ma oczka potacie. Z tego co widzę, Sandra też ma oczka potacie. W ogóle jeszcze wszystkim trzeba będzie okularki ustawić, chyba, bo z tego co widzę, y, jakby oboje rodziców ma okulary. O, a on ma po mamie! Ale się słodko wymieszały maluszki. Y, oboje rodziców ma, mają okulary, więc wszystkim maluszkom jeszcze ustawię okularki i może ogólnie ich teraz tak na szybko przerobię żeby jakoś wyglądali. Hmm, tylko nie ma... Dobra, będę pamiętać i po prostu jak będą starsi, to im poustawiam okulary, bo aktualnie nie ma żadnych ładnych okularków dla dzieciaczków. W sensie dla starszych dzieci już wiem, że raczej będą jakieś ładne. Okej, okay, dobra, jakby wkurzyłam się, że się urodziły rajaczki, ale są przesłodkie jakby. Okej, okay, ja już je uwielbiam, wszystkie trzy maluszki. Yy, I no, jednak są mega urocze. W sensie bardzo mi się podoba to jak się wymieszali i wydaje mi się, że tak z buziek, tak nie wiem, tak mi się wydaje, ale że dziewczyny będą bardziej podobne do mamy, a y, oto będzie bardziej do taty. Ale no to zobaczymy jak dorosną. Dobra, więc na bawiących się maluszkach zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zachęcam do stawienia łapki w górę, komentarzy oraz subskrypcji. Trzymajcie się. No i cześć. A i przypominam o sprawdzeniu Instagrama i w ogóle różnych rzeczy, które macie w opisie, bo chyba warto. Tak mi się wydaje. Cześć.